O, hejka, chcecie z nami spędzić całe 24 godziny? Już wam współczuję. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, jest to obudzenie Piotrka, bo to leniuch i on zawsze śpi. Piotrek. Hej. Piotrek, jest 12.50. Jak niedziela. 12.50. Już z czego? Wstawaj. Nie. A teraz przerwa na pokazanie naszych foteli od Diablo. Mamy je już 5 miesięcy i są mega, jak widać po naszych reakcjach. Link do nich znajdziecie w opisie. Mój plan na sam poranek. Pierwsze co robię, to nie jest, nie wiem, umycie zębów, pójść się umyć. Nie, ja sprzątam, bo wczoraj, bo zawsze po live jest mega, mega syf w naszym domu. Więc czas to naprawić, bo ja tutaj nie przeżyję w tym syfie. No, zobaczcie to. Coś ty tu przeszkadza, chłopie. O, wstałeś. Wszyscy może leżeć, nic się nikomu nie dzieje. Trzeba to posprzątać. Wczoraj był live na YouTubie, gdzie wystrzelaliśmy konfetti. W ogóle wystrzelamy konfetti codziennie. Właśnie, konfetti to też jest taki mały problem nasz, bo trochę lubimy konfetti, prawda Piotrek? Ty lubisz bardzo. Tutaj mamy konfetti, to jest 3. No i tutaj mamy też taką szufladę. Gdzie jest troszeczkę więcej konfetti. Także trochę lubimy konfetti. Koniecznie wbijajcie na live na YouTube, jeżeli nie wiecie, o co chodzi z konfetti, bo tam je wykorzystujemy. A tutaj jest magiczny schowek Piotrka. Tutaj pojawiają się wszystkie brudne rzeczy, po czym Piotrek liczy, że one nagle znikną. A gdzie jest magiczny Piotrek, schowek? To nie jest kosz na pranie, to jest krzesło. To jest krzesło Diablo. Magiczny, to nie jest kosz na pranie. Magiczny śmietnik Kacpra. Tutaj obok łóżka, on tam rzuca butelki po szlepcach. Skarpetki, majtki, wszystko to jest jego magiczny śmietnik. Stamtąd nie znika Kacper nagle, no. Ja to sam sprzątam, przynajmniej. A raz ja, ty na rok. Tego nigdy nie sprzątasz. Nigdy tego nie sprzątasz. Bo nigdy nie zdążę, bo ty zawsze to zbierzesz przede mną. To chyba dobrze o mnie znaczy. Nie, po prostu nie dasz mi się wykazać. Okej, okay, dobrze, dzisiaj się wykażesz. Nic nie będę robić w tym domu, bo nikt mi tu nie pomaga! Co ty żresz? Tu rum. O Jezu, magiczna ręka podała znowu śniadanie. Ale żeby was nie zanudzić, może wam przynajmniej powiem, co się będzie dzisiaj działo. Ja zaraz pójdę się umyć. Ale nie, dzisiaj nie będziemy tylko jeść, leżeć, spać i odpoczywać. Dzisiaj jest jeden z bardziej wyjątkowych dni w naszym życiu, ponieważ mamy co robić. Będziemy dzisiaj robić sesję zdjęciową na mojego Instagrama. Znaczy potrzebuję kilka zdjęć po prostu z naszej rocznicy. Poza tym będziemy też robić zdjęcia, które... Dobra, ogólnie taki wstęp jeszcze. Ogólnie codziennie na live rozdajemy 3 zdjęcia naszymi autografami. Po prostu wystarczy być z nami na live na YouTubie i wysyłamy je do was pocztą. I dzisiaj po prostu nam się już te zdjęcia zaraz kończą i musimy zrobić nowe. I tym razem zdecydowaliśmy, że to będą wyjątkowe zdjęcia, których nigdzie nie opublikujemy. I będą one z konfetti moim kochanym, więc już bez przedłużania pójdę się umyć. Piotrek, może wiesz co, ja już posprzątałem, już jest 13.11, może to jest bardzo dobry czas, żeby wstać, rozpocząć dzień. Niektórzy już jedzą obiad. Mój zegarek mówi, że jeszcze nie. Wstałem i zaraz idę się umyć. Kasper teraz montuje ten film, który teraz jest nagrywany, także macie małą incepcję. I pokażę wam, jak się myję. Ja no żartuję, nie pokażę, jak się myję, ale najpierw się muszę ogolić, potem pod prysznic i tak dalej, nic ciekawego. Nie muszę was chyba uczyć, jak się golić, bo nagraliśmy o tym cały film na YouTube'a, także jeśli jeszcze nie widzieliście poradnika golenia się, to koniecznie obejrzyjcie. Teraz wam pokażę, jak moje włosy z takich robią się mniej więcej takie, jak ma Kacper, ale to nie gwarantuje, że się uda, bo zostało bardzo mało tego sea spraya. O Jezu, no ja przyknąłem sobie do oka. Także spsikałem sobie na głowę tyle, ile się dało, tak żebym miał całą górę dosłownie mokrą. I teraz z pomocą tej suszarki z takim dyfuzorem będę sobie je zakręcał susząc. No i efekt jest mniej więcej taki, prawie najlepszy, jest okej. Okay. Teraz pozostało mi tylko troszkę popielęgnować moją mordkę. Dobra, to nie jest nic porywającego, także sprawdźmy, co robi Kacper. Co robisz? Oczywiście, że nic nie robisz, tylko leżysz cały dzień w telefonie. Pouczyłbyś się matematyki, nie zrobiłbyś cokolwiek, tylko... leżysz jak żaba, nie? Jak tak w ogóle można leżeć? Sprzątałem cały pokój, nawet łóżko pościeliłem.
O, to gratulacje. Ja się właśnie umyłem i wracam, a Piotrek nagrał TikToka. Piotrek, pochwalisz nam się? Gotowy jak już jest? Jak zmontuję, to się pochwalę. Jak się dobra, no to zmontuj, montuj. Widzicie, jaka ta praca influencera jest ciężka. Ależ to męczące. Ile czasu już spędziłeś nad tym arcydziełem? 5 minut. Bo? Już minęło 5 minut, czas odpocząć, no wiecie o co chodzi. I worked for 5 minutes, so it's time to take a break. Dobra, pochwal nam się TikTokiem. Co prawda jest muzyka, której nie możemy puszczać na YouTubie. Exactly why, ale ta 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 ta, ale ta 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 ta, a ta 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 ta, ale ta 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 ta. Nadal nam zdejmą, przecież taki artysta tak zaśpiewał normalnie. Od razu YouTube strzeli, że to ta piosenka i że trzeba od razu sprawdzajcie, co teraz robię i w ogóle obserwujcie oczywiście koniecznie nas na naszych Instagrama, bo tam się udzielamy. Także tak, zapraszam. Czas się ubrać. O, już, dobra, okej. Okay. Wiem, tylko wysuszyłem włosy i założyłem koszulkę, ale chyba się liczy, prawda? Powiedzcie, że się liczy. Liczy się. Ale metamorfoza. A ty za to nie zmieniłeś koszulki. Bo... ale zaraz zmienię, Jezu. Czas? I już, moi drodzy, jestem ubrany. Transition jak na TikToku, profesjonalna TikTokerka. Dzisiaj jesteś cieniem. Ładny z ciebie cień. Ale tak. Jak się napnę, to czuję się, że mam mięśnie. Naprawdę. A może lepiej pójść na siłownię? Nie, po co? Tutaj widzę, że Piotrek rozpoczyna granko. Ale też warto coś zrobić dobrego i dzisiaj będzie, odbędzie się live charytatywny. Jak to oglądacie, to właśnie dzisiaj, znaczy jeżeli oglądacie w dniu premiery, to właśnie dzisiaj odbywa się live charytatywny, gdzie właśnie jeszcze nie wiem, na jaki zbieramy cel, muszę to wybrać. Piotrek, pomożesz mi, możesz mnie grać. Mam propozycję. No i muszę jeszcze przygotować oczywiście live'a, żeby to wszystko jakoś ładnie wyglądało, bo to też jest ważne, a dużo osób na to nie zwraca uwagi. A mimo wszystko, nie wiem, musi być licznik, ile pieniędzy zebraliśmy i tak dalej, więc... Mam nadzieję, że widzimy się na live'ie charytatywnym na YouTubie. Dobra, Piotrek, dzielimy obowiązki. Ty szukasz zbiórki? Już mam. Szybki jesteś. Dobra, już tutaj postarałem się coś ustawić. Ustawiłem już tutaj cel. Jest 500 zł. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj zebrać taką kwotę. I Piotrek już też wybrał zbiórkę. Jest to Nikoś, więc mam nadzieję, że uda nam się jakoś wesprzeć tą akcję i będzie dobrze. Musi. Będzie dobrze? Oczywiście, że tak. Piotrek, co robisz? Ja witam swoich obserwujących na Instagramie. Czekam, aż ktoś do mnie napisze i odpisuję hejka. O, odpiszesz? Tak. Hejka. Wow. No ty jesteś jednak kochany. No, naprawdę, witaj. Dobra, zmęczyłem się tym całym udawaniem, że jesteśmy influencerami, więc idę spać. Dobranoc. Żartuję, w tym domu się nie leni. Właśnie będziemy robić zdjęcie na Instagrama. I Piotrek, pochwal się. Co będziemy robić? Twój genialny pomysł polega na tym, że mamy sobie powkładać cytryny i pomarańcze do oczu? No. Aha. No okej, okay. No to dawaj, to robimy. Nie bardzo rozumiem ten zamysł. Dobra, teraz jednak robimy zdjęcia z konfetti. Mamy konfetti serduszka czerwone. I tutaj mamy ustawione już... Czemu beknąłeś? Tutaj mamy ustawione już całe... Niestety nasz aparat nie ma podglądu, co jest najgorsze. Ten drugi ma, tutaj widzicie siebie. A tutaj nie, i przez to musimy mieć telefon cały czas tak dziwnie ustawiony. Ale jest wszystko okej, okay, więc robimy teraz zdjęcia z tym konfetti. Wow. Wow, wow, to zdjęcie. Ej nie, muszę im pokazać. Muszę wam pokazać, naprawdę było niesamowite. Ale ten aparat, dzięki temu obiektywowi dziwnemu, robi wszystkie zdjęcia fajne. Zobaczcie na to. Wow, to właśnie to, czego chciałem. I jeszcze robimy przy okazji zdjęcie. No, możecie się spodziewać jakie. Złone jest niesamowite. Do zobaczenia na YouTube, Jasper. Dobra, zdjęcia z tymi serduszkami już mamy zrobione. Wszędzie są, dosłownie wszędzie. Postarałem się jakoś zebrać jak najwięcej, więc są tutaj też w środku. Więc teraz zrobię sobie zdjęcia ze złotym konfetti. I właśnie ja mam taki problem, bo nie chcę za bardzo tego wystrzelać, bo nie chcę robić wszędzie syfu, bo i tak jest już syf. Więc pomyślałem, że sobie po prostu natnę tą folię. Tylko... Sprawdźmy. O, da się. Okej. Okay. Gotowe. Ej, teraz zauważyłem, jakie to jest oszustwo. Patrzcie na to. Niby taka wielka wyrzutnia, a tam w środku to dopiero tutaj jest konfetti. I dotąd. Ale oszustwo. A w tych serduszkach było do pełna. I to jest ta sama firma. Okej, okay, dobra, ale zobaczmy, jak wygląda to złote. O, ale napchane bardzo. Okej, okay, tego jest tam bardzo dużo. Nie wysypałem jeszcze wszystkiego. Dobra, my już zrobiliśmy wszystkie zdjęcia, już wszystko jest gotowe. Już wrzuciłem też zdjęcia na swojego Instagrama, już się pojawiło, więc możecie sobie koniecznie sprawdzić na moim Instagramie jasper55 i haraziński. A z tych ważnych rzeczy to właśnie czekamy na jedzonko i to jest bardzo... Jedzenie jest ważniejsze ode mnie?
na wczorajszym live'ie wyszło na to, że mam więcej szacunku do jedzenia niż do ciebie, przepraszam. Tych zdjęć jest masa, Boże, ale ich jest strasznie dużo. Co mam tutaj wybrać? No weź, pomocy. Ale ty już rzuciłeś. No to już rzuciłem, ale jeszcze musimy wybrać te ze złotem i no wydrukować tak. Je. No tak. Piotrek, pomocy. Kacprze, zapraszam cię na posiłek. O, teraz będziemy się posiłkować. To co lubisz? Zalewajkę po łódzku? Łodzianinie? Łodzianie? Łodziarzu? Ja lubię ciebie. A, to mnie nie było w ofercie. Niestety. O. 16.05, 16.10 miało być, jest 16 chyba... 40. 40. Nie, 50. 50? Masakra, już tutaj umierałem z głodu. Pewnie się teraz zastanawiacie, bo przecież jedzenie jest najważniejsze na świecie. Kasper sobie zamówił zalewajkę z prażokami. Ja pierś, kapuśnik, prażoki. A pierś wygląda jak chciała z tym wyjść. Ale nie wyjdzie, zostanie zjedzona, nie ucieknie. A rodzicielka zamówiła żeberko, ziemniaczki i kapustkę zasmażaną. Rodzicielka ma chyba najlepiej. Pozdrawiam rodzicielkę. Tutaj mały pasożyt próbuje coś skubnąć od rodzicielki, ale rodzicielka mam nadzieję, że mu nie da, bo pasożyt może dostać potem no, zapalenia brzucha, jak to się nazywa? Sraczka. No sraczkę po polsku. Pokażę wam teraz mały lifehack, jak wkurzyć Piotrka. Piotrek jeszcze nie wie, jak go można bardzo łatwo wkurzyć. Bo Piotrek chciał bardzo pograć w grę, prawda? Bardzo chciałeś pograć w grę. No mam włączoną to w połowie meczu. Ej, zostaw! Zostaw, bo zrezygnujesz! No, weźże! Masz, zostaw. Teraz ja sobie pogram. No, nie, nie, bo jeszcze... Ej, bo jeszcze... To... Ej, to ważne. Ej! No i zepsułeś mi. Nie, nie wiem. Zepsułeś mi, bo jak się tę klapkę weźmie. Brawo, gratulacje. Nie, zobacz, czy działa. Gratulacje. Sprawdź, czy działa. Bardzo ważny mecz. Czy działa, a nie gadasz. Zepsułeś mi bardzo ważny mecz. Sprawdź, czy działa. Działa. No. Co robisz? Minuta, ostatnia minuta. Wow, ale ekscytujące. Jest! Małe ludziki sobie biegają. No. Mistrzostwo świata dla Polski! Jest! Jest! Nie no, gratuluję ci, no gratuluję. To są puchar. Gratuluję. To się nigdy nie wydarzy, patrzcie na to, bo po prostu... Ale mały puchar. Ten poprzedni, co pokazywałeś, był większy. Czemu ten jest taki mały? Wow. Czemu nie grasz zawierciem? Bo nie ma takiego zespołu. Ja kiedyś sobie stworzyłem Inter zawiercie. Ale niestety upadło. To jest film, który właśnie oglądacie, który się pojawi już za 49 minut na YouTubie, więc będzie zaraz na żywo, że tak powiem. I my również będziemy na żywo już za godzinę i 48 minut. Także mam nadzieję, że kochani, będziecie tam razem z nami, razem spędzicie ten czas na live'ie charytatywnym. No i mam nadzieję, że uda nam się zebrać jakąś fajną sumę dla Nikosia, więc... Mam nadzieję, że podoba wam się taka forma vlogów. Jeżeli chcielibyście więcej takich, to koniecznie piszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. I co? Do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć! Pa, pa!